No, co mamy tu, w tym miejscu? To jest cięca gładzia. Tu jest miejsce, gdzie największa ilość ludzi zginęli kiedykolwiek w świecie. Gdzie stoimy w tym momencie? W tym małym obszarze, tu jest krematorium 2, zginął w 43, 44 roku 500 000 ludzi. Przenoszone stąd z kolei. Przede wszystkim, ale też to były inne sposoby, mogli być przez ciężarówkę, to mogłoby być przez na pieszą z kolei, który tam był dalej. I tu prowadzone, pokażę. Tyłem, na drugiej stronie, tam, gdzie był miejsce do rozebrania, podziemne. I od miejsca do rozebrania podziemne, do komory gazowej, która jest bezpośrednio wprost. Tam, na dach, byli 4 dziury. W tym był prowadzony gaz. A gaz był w formie, tak to był ziemi. Tylko to była reakcja chemiczna, kiedy z powietrza normalne. Co się stało, był tak, że nosząc maski na gaz, tych młodych SS-manów wyrzucili ten gaz do środka. No, już był tu, w tym miejscu, gdzie stoimy. Mógłby wypełniać tu 2000 osób. I już, gaz nie jest potrzebny, bo będą umierać z braku powietrza to samo. Wyrzucili do tego gaz. Tych SS często nie widzieli, ile gaz był potrzebny. I więc i to byli momencie, tak, gdzie ludzie tak przeżyli więcej czasu niż innych. Nawet tam był znaleziony ludzi, które żywe po zagazowaniu. Byli takie przypadki. I bo tam powietrze został w jakiś taki kieszeń powietrzny. I potem, po zagazowaniu, ludzie byli przenoszone w jakiś punkt tu, już nie ludzie, ale to są już zwłoki, tak. I był winda, która przenosił od podziemnej komory gazowej do tej poziom, gdzie jesteśmy teraz. I tu był kilka pieca. I tam raczej nosili wszystkie ciała do góry. Tam zaczynali spalić ciało i zaczynali z następne ładunek ludzi. Co jeszcze mamy, które jest to trochę kuriosalne? Jest ten budynek tu. No, w tym budynku, kiedy ciało było spalone, oczywiście tam zostanie kości i tak dalej, bo to nie był tak jak dzisiaj, gdzie prawie zniszczy wszystko. Kości zostali i tu w tym miejscu to był jakiś sonderkommando, które zniszczyli te kości, ten mały część, tak? I tu, okej, okay, teraz bo trawie jest dość wysoki, ale to będzie trudniejsze, ale tu normalnie, tu można zobaczyć, nadal tą kości tu, które zostaną. I więc w tym miejscu to byli zniszczone. I potem przynosili ciężarówką te kości, te resztki kosta, byli przynoszone do rzeki na solę i wyrzucone do rzeki. Ale to widać tu wszędzie, bo tak, znowu tak, to był pełen włoki, pełen kości. Części kości. To było zniszczone przez SS w styczniu 1944 roku.
No tak, za to dobre pytanie. Dlaczego tak? Zniszczyli komory gazowe, nic innego? Pytanie dość jasne, nie? Ale też jedna rzecz powiedział, bo słyszysz ptaki. Bo często jest powiedziane, że ptaki tu nie śpiewają, ale tak zauważyłem, gdy ja zacznę tu przychodzić, że początek lat 90. to był słuchać ptaki. A chyba kiedyś tak było, ale... Widziałeś ptaki? Tak. Czyje? Puszki. Aha. Puszki, bo kto to dba? Tam. Nie, to był buzi. No? To świeci, przepraszam. Tak? Tak. Nie, to są świeci, to jest Izraelu. Począł te rzeczy.